ostatnie szepty pustkowia. Ziemia była już tylko cieniem samej siebie, opustoszałym krajobrazem martwych miast, popękanych dróg i ruin cywilizacji. Po wielkiej katastrofie, która przetoczyła się przez świat, przetrwało tylko kilka garstków ludzi, a Damian, Lena i ich towarzysze byli jednymi z tych, którzy mieli nieszczęście ocaleć. Poruszali się przez zniszczone tereny, wśród których wiatr niósł upiorne dźwięki przypominające jęki. Cienie przeszłości czaiły się w każdym zakątku, a niewidzialne niebezpieczeństwo zdawało się śledzić każdy ich krok. Od kilku dni zauważali dziwne obce ślady, coś nienaturalnego, coś co przypominało nieznaną istotę, podróżowało tą samą drogą co oni. Każdej nocy coś poruszało się w ciemnościach. Z początku były to ledwo zauważalne dźwięki, ale z czasem coś zaczęło pojawiać się w ich polu widzenia. Mgliste sylwetki, które w chwilach nieuwagi przemykały tuż za nimi. W pustkowiu nie było miejsca na wyjaśnienia, tylko strach i przeczucie, że coś się zbliża. Pewnej nocy, gdy obozowali w zrujnowanym budynku dawnego szpitala, usłyszeli wyraźny odgłos kroków. Lena, przerażona, trzymała latarkę, której słabe światło z trudem przebijało gęstniejący mrok. Damian wstał, chwytając broń, gdy nagle drzwi od piwnicy, których wcześniej nie zauważyli, otworzyły się ze złowrogim skrzypnięciem. Z cienia wyłoniła się postać. Wysoka, wychudzona, z szarymi oczami bez życia. Była ubrana w strzępy starych mundurów i niosła coś, co przypominało starą maskę przeciwgazową, która jednak zdawała się pulsować, jakby żyła. Zostańcie ze mną, szepnęła, a jej głos był jak wiatr niosący się przez ruiny. Ziemia was nie przyjmie. My wszyscy jesteśmy już martwi. Damian drgnął, ale w tej samej chwili coś dziwnego zaczęło dziać się z ich ciałami. Powietrze stało się ciężkie, a Lena upadła na kolana, trzymając się za gardło. Wydawało się, że coś wciągało ich w otchłań, siłą, której nie mogli powstrzymać. To, co mieli nadzieję, że było jedynie koszmarem, stało się rzeczywistością. Nie byli sami na tych zniszczonych terenach. Pradawna, nieznana siła, być może pozostałość po katastrofie, pochłaniała ludzi, którzy ośmielili się zapuścić na te tereny. Damian próbował walczyć, ale z każdą chwilą czuł, jak jego ciało słabnie, a umysł zanika w otchłani. Wiedział, że to koniec. Jednak, zanim całkowicie stracił świadomość, poczuł coś dziwnego. Słaby impuls nadziei, jakby coś chciało mu przekazać, że to nie wszystko, że jest jeszcze wyjście. Zanim całkowicie uległ mrokowi, usłyszał tylko jeden szept. Ocalenie przyjdzie z gwiazd. Zakończenie. Ziemia była stracona, ale w coś lub ktoś istniało w przestrzeni poza nią. Ostatnia iskra nadziei była krucha, ale wciąż tliła się w ciemnościach, gotowa przynieść światełko tym, którzy przetrwają najgorsze. Na koniec, jeśli podobała wam się dzisiejsza opowieść, nie zapomnijcie zostawić lajka, napisać komentarza i subskrybować nasz kanał. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze więcej fascynujących historii. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży po zaginionej ziemi. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne niezwykłe tajemnice.